Dzień dobry. Dziś znowu lira korbowa. Tym razem jest to próba rekonstrukcji instrumentu z XV wieku. Budując tę lirę opierałem się na ikonografii XV-wiecznej oraz na jednym z zachowanych późno-średniowiecznych instrumentów. Cały korpus wykonany jest z drewna jaworowego. Tym razem jest to korpus klejony z listem, a nie drążony. Płyta rezonansowa jest ze świerku europejskiego. Lira posiada 5 strun, są to struny jelitowe, ręcznie wykonane. 3 z nich to struny melodyczne, każdą z nich można do strojenia na przykład odwiesić na metalowym miedzianym haczyku. Natomiast pozostałe 2 struny to struny burdonowe. Struny są nastrojone do dźwięków burdony GD oraz melodyczna struna G. Instrument ma diatoniczną klawiaturę, tak jak średniowieczne instrumenty, o nieco węższym zakresie, ponieważ tylko 1,5 oktawy. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego oraz innych instrumentów, proszę pisać na adres instrumenty@o2.pl.